57-metrowa wieża telekomunikacyjna podzieliła wieś Dębostów. Giną pod kołami samochodów i mogą być przyczyną wypadku. Obowiązkowy egzamin gimnazjalny przepustką do wymarzonej szkoły. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Prawie 60-metrowa wieża telekomunikacyjna stanie w Dębostrowie na posesji sołtysa. Sąsiedzi przerażeni inwestycją odwołują się gdzie mogą, tyle że na obecnym etapie na wstrzymanie inwestycji może być już za późno. Pani Anna przeprowadziła się na wieś w poszukiwaniu ciszy i spokoju. W ubiegłym roku, w sierpniu, otrzymała pismo o planowanej inwestycji tuż za jej ogrodzeniem. Powinniśmy byli już wtedy zareagować, ale część osób, które te pisma dostała jeszcze na stare adresy. W związku z tym to pismo do ręki w zasadzie dostałam ja, a cała reszta, zanim się zorientowaliśmy, o co chodzi, to już czas ten taki na odwołania minął. Skoro nie było odwołań dla inwestora, zapaliło się zielone światło, by inwestycje zrealizować. Mieszkańcy dopiero wtedy wystosowali pisma do wojewody, który ma w mocy możliwość wstrzymania pozwolenia na budowę, jakie wydało starostwo w Policach. Wojewoda dwukrotnie utrzymał decyzję starostwa. Wydając decyzję, my musimy też przestrzegać przepisy prawa. Jest ustawa telekomunikacyjna, która ogranicza nasze możliwości nie wyrażenia zgody na powstanie masztu. Jeżeli wszystkie przepisy są spełnione, niestety musimy wydać taką decyzję zgodnie z wnioskiem firmy telekomunikacyjnej. W opinii części mieszkańców sołtys wsi Dębostrów to postać oryginalna, która co jakiś czas ma ich zdaniem kontrowersyjne pomysły. Niepokoją one także mieszkańców sąsiedniej Niekłończycy. Sołtys chciał nas uraczyć zbliżeniem miejsca pochówku w miejsca oddalone od najbliższych zabudowań o kilkanaście metrów, że tak powiem. Nie? Posiadamy te studnie głębinowe, które mamy zezwolenia, a niestety wody, które są opadowe, jednak przenikają do źródeł, które płyną pod ziemią i tak samo dotarłyby do naszych źródeł, do naszych źródeł, gdzie pobieramy wodę. Mieszkańcy w sprawie masztu złożyli pozew do sądu. Obawiają się o swoje zdrowie, spadek wartości działek i krajobraz, który już nigdy nie będzie taki sam. Gmina, która chciałaby mieć z tego jakiś zysk, sama po prostu zaproponowałaby inną lokalizację, a nie wydać pozwolenie na budowę tu, gdzie sami wiedzą, że to są wszędzie jest zabudowa prywatna. Mieszkańcy, którzy chcą wstrzymać budowę, nie są przeciwko samemu masztowi, a jego lokalizacji. W Dębostrowie zasięg faktycznie nie jest najlepszy. My tylko po prostu chcemy, żeby ona nie była blisko domu, bo przecież wszyscy to wszędzie wiadomo, pisze się i czyta się, że to jest wszystko bardzo szkodliwe, że to jest rakotwórcze. Ludzie się źle czują, nawet do wysypek może jakiś dojść czy coś. Z propozycją dzierżawy działki sołtysa w celu budowy masztu wyszedł sam operator. Sołtys jest przekonany, że podjął słuszną decyzję, choć nie konsultował jej z mieszkańcami. To była decyzja po prostu między mną a Warszawą, nie? Oni nie chcieli po prostu, w ogóle jak żeśmy rozmawiali, to w ogóle nie wchodziły w temat tereny gminne, nie? Jestem zadowolony, że to po prostu tutaj i tak dalej, nie? Budowa masztu podzieliła mieszkańców wsi. Część z przerażeniem patrzy na posuwające się prace budowlane, inni nie mogą się doczekać ich zakończenia. Na razie się doczekałem może tej dobroci, nie? Bo chodzę koło domu, szukam i no, nie ma zasięgu. To podjęte i bardzo mądrze podjęte jest. No. Ja, tak. Ja dzwoniłem do tego prezesa i pytałem się go, nie? Tak. No i on mi powiedział, że no, ta osoba się sprzeciwia. Ja z tą osobą gadałem, nie będę wymieniał, nie? A ona do mnie mówi, panie Kazimierzu, nie, ja się na to nie zgodzę. Działka sołtysa w planie zagospodarowania przestrzennego ma charakter mieszkaniowo-usługowy. I choć plan nie przewiduje budowy takich obiektów na tym terenie, to umożliwia to ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych z 2010 roku. W tej ustawie jest omówione, że jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego w zakresie łączności nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu, nie narusza ustawowych w planie zakazów lub ograniczeń.
przeznaczenie terenu na cele zabudowy, na cele usługowe nie jest sprzeczne z lokalizacją celu publicznego. To jest jeden taki zapis. Ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych dała furtkę operatorom na stawianie stacji bazowych nawet między zabudową jednorodzinną. Badania wpływu pól elektromagnetycznych nie potwierdzają jednoznacznie negatywnego oddziaływania na zdrowie. Dyskusja w tym temacie jest wciąż otwarta. Tak jak furtka, która w świetle prawa pozwoliła na budowę 56-metrowej konstrukcji między prywatnymi posesjami. Na 3-kilometrowym odcinku drogi w niewielkim odstępie czasu kilka dzikich zwierząt straciło życie. Ściągnięcie nogi z gazu daje czas na szybszą reakcję i uniknięcie wypadku. Droga wojewódzka 114 to 42-kilometrowy odcinek łączący Police z Nowym Warpnem. Obejmuje między innymi ulicę Kuźnicką, która w niektórych miejscach pozwala rozwinąć prędkość do 70 km na godzinę. Nocą natężenie ruchu samochodowego jest mniejsze, ale na drogę częściej wychodzą dzikie zwierzęta. Nasz teren tutaj gminy Police i Police jest takim specyficznym terenem otoczonym bardzo dużą ilością lasu. No wiadomo, że głównymi mieszkańcami lasów są zwierzęta dzikie. No i niestety dochodzi do tego typu tragedii, co tutaj mamy przykład niedaleko, że została potrącona śmiertelnie sarenka. Sarenka została potrącona na środku drogi i przeciągnięta na pobocze. Za potrącenie dzikiej zwierzyny nie grożą żadne kary. Ale takie sytuacje powinny być od razu zgłaszane odpowiednim instytucjom, nadleśnictwu, urzędom lub straży miejskiej, szczególnie jeśli zwierzę wykazuje oznaki życia. Najlepiej zostawić je w takim stanie, jakie jest, bo zwierzyna nie dosyć, że jest dzika, to jeszcze jest w szoku i ciężko nam przewidzieć, jak się zachowa. Ograniczenia prędkości to nie wszystko, na co powinni zwracać uwagę nocni kierowcy. Dzikie zwierzęta o tej porze często wychodzą na żer, a pobocza z różnych powodów są dla nich atrakcyjne. Często zimą nawierzchnia jest solona i ta trawka po prostu wyrastająca przy drogach ma więcej mikroelementów, więcej soli, która jest bardziej atrakcyjna dla zwierząt. Bo znaki ograniczające prędkość to jedno, a te informujące o obecności dzikiej zwierzyny to drugie. Niedaleko od miejsca potrącenia sarenki swój żywot zakończył bóbr. To gatunek chroniony, który w ostatnich latach bardzo się na naszym terenie rozmnożył. Mieliśmy sygnały, gdzie w środku lasu bóbra spotykano i w obrębie kilku kilometrów nie było nawet kałuży z wodą. Także to jest dowód na to, że bobry penetrują duże połacie terenu w celu poszukiwania swoich jakichś nowych miejsc rozrodczych, czy po prostu w ten sposób zakładają swoje nowe, zdobywają nowe terytoria. Gdy dojdzie do kolizji z dziką zwierzyną, należy to zgłosić. Martwe staje się szybko żerowiskiem dla innych drapieżników, co stwarza kolejne zagrożenie na drodze. Ponadto kierowcy z wykupionym autokaską mogą wówczas starać się o odszkodowanie. W miejscach oznaczonych takimi znakami warto ściągnąć nogę z gazu, bo taki widok przyjemniej zamienić na taki. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych przystąpili do obowiązkowego egzaminu, będącego sprawdzeniem wiedzy, jaką posiedli w ciągu 3 lat nauki. W 2019 roku odbędzie się on po raz ostatni, a szkolnictwo gimnazjalne przejdzie do historii. Egzaminy rozpoczęły się 18 kwietnia. W środę o godzinie 9 uczniowie przystąpili do sprawdzianu z historii i wiedzy o społeczeństwie. Mieli na to 60 minut. Te egzaminy są przepustką do szkół. Uczniowie idąc do szkół nadgimnazjalnych, już tam nie zdają egzaminów, zostają przyjmowani na podstawie świadectw i właśnie wyników uzyskanych w trakcie tych egzaminów. Tego samego dnia był język polski, z którym należało się uporać w ciągu 90 minut. W gminie Police do egzaminów przystąpiło blisko 300 uczniów. To były to generalnie powtórki z książek, także sprawdzałem najważniejsze informacje o historii Polski, jakieś polskie zasady gramatyki, także angielski się znalazł, więc tu generalnie to powtarzanie z książek ma najważniejszą rolę. Ja tam niezbyt się przygotowałem, po prostu
Wyjazd i tyle. W czwartek odbył się egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W piątek języki obce na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Spośród 107 uczniów byłego gimnazjum nr 1 prawie 25% to uczniowie z orzeczeniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. U nas w tym roku mamy 25 uczniów, którzy mają wydłużony czas egzaminu, w tym 23 uczniów, którzy będą mieli dostosowane kryteria oceniania ze względu na dysleksję, dysgrafię, dysortografię. Osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim to przepustka do bycia zwolnionym z egzaminów przedmiotowych. Takich uczniów w gminie Police nie brakuje. I tutaj jesteśmy bardzo dumni, bo jedna z naszych uczennic jest zwolniona z języka polskiego, bo została laureatem w konkursie wojewódzkim. Jest to Agata Sałapa. Michał chce dostać się do wymarzonej szkoły Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie na kierunek nawigator morski. Musi zdobyć 120 punktów. Do egzaminu przygotowywałem się w taki sposób, że po prostu siedziałem na różnych stronach internetowych w stylu quizy i tak dalej. Trzeba było również spojrzeć na notatki z ostatnich 3 lat. I wtedy, kiedy już się powiedzmy wszystko przeczytało, nagle cała ta wiedza wracała i czuło się taką pewność siebie. Teraz, jak już jestem tutaj i siedzę przy tej ławce, to moja pewność siebie tak stopniała. Martyna kocha zwierzęta, planuje kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym nr 7 w Szczecinie, by podjąć potem studia weterynaryjne. Przed egzaminem zbytnio nie przygotowywałam się, bo to, co się nie nauczyłam przez 3 lata, to na pewno nie nauczę się przez jeden dzień. Obowiązkowe egzaminy gimnazjalne wprowadzono w 2002 roku. W 2019 odbędzie się ostatni egzamin gimnazjalny, a jednocześnie pierwszy w historii 8-klasistów. Będzie to wielka operacja taka logistyczna, no ale chyba rzecz taka najważniejsza, będzie to też wielki sprawdzian dla szkół ponadgimnazjalnych. Będą musiały przyjąć w przyszłym roku 2 roczniki. To jest wielka operacja i też pewnie spory stres dla uczniów, bo będą wiedzieli, że no, nie będzie to rzecz łatwa pewnie dla wielu z nich, żeby dostać się do tych wymarzonych szkół. Przyszłoroczni 8-klasiści i uczniowie 3 ostatnich klas gimnazjalnych będą starać się o miejsca w tych samych szkołach. Ich szanse dostania się do tych wymarzonych spadną, a ci, którym się uda, mogą narzekać na tłok. To ciemniejsza strona reformy oświaty, jaką młodemu pokoleniu zafundowali rządzący. O tym, czy zmiany wyjdą im na dobre, przekonają się już wkrótce. Bez rywalizacji, pomiaru czasu i klasyfikacji odbył się 4. rekreacyjny Nordic Walking Puszcza Wkrzańska. W 11-kilometrowym marszu wzięły udział całe rodziny, najmłodsi mieli zaledwie 6 lat. Marsz po Puszczy Wkrzańskiej rozpoczęła rozgrzewka, w której wzięło udział 999 osób. Chętnych było więcej niż miejsc i już po tygodniu organizator, czyli Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin, musiał zamknąć listę zawodników. Niestety z uwagi na pewne ograniczenia musimy tą liczbę uczestników trzymać na poziomie 999 osób. Pogoda dopisuje, bardzo nas to cieszy. Jest to impreza totalnie rekreacyjna, nie ma tutaj rywalizacji, nie ma pomiaru czasu, nie ma klasyfikacji, każdy idzie swoim tempem, jest to impreza dla rodzin. Główne hasło przyświecające, jak gdyby, to jest rekreacja na łonie natury. Celem imprezy było zachęcenie mieszkańców regionu do rekreacyjnej formy spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Tym razem będziemy szli aż 11 kilometrów. Idę z mężem i ze swoimi 2 wnuczkami. Dziękuję bardzo. Nadią i Anastazją. Kije przestały pełnić rolę wyłącznie laski i stały się nowoczesnym przyrządem do ćwiczeń. Chodzenie z kijkami angażuje do 90% wszystkich mięśni. Sekret polega na umiejętnym odepchnięciu się od podłoża i zaangażowaniu górnych partii ciała. Nordic walking jest taką fajną dyscypliną, że naprawdę każdy może w niej uczestniczyć. Nie tylko ci, co lubią biegać, pływać, jeździć na rowerze, ale nordic jest naprawdę świetną aktywnością fizyczną. Zapraszam, zachęcam. Marsz z kijkami jest łatwiejszy od wielu dyscyplin sportu i szybko przynosi efekty. Nie wymaga dużego wysiłku, a w ciągu godziny można spalić nawet 400 kalorii. To sport dla małych i dużych, grubych i chudych, z kondycją i bez. To jest już mój drugi raz tutaj z biegiem do spiżarni, także jestem bardzo zadowolona, że mogę tutaj uczestniczyć. Jestem mieszkanką Polic. Super, że takie imprezy są organizowane.
Ciekawostką może być fakt, że przy marszu z kijkami na trasie 20 km zmęczenie nóg jest porównywalne z tym po zwykłym spacerze na dystansie 4 km. To sport bezpieczny, bo kijki zapewniają równowagę i stabilność nawet podczas chodu w trudnym terenie. Jest to wspaniała impreza, zrzesza wielu, wielu sympatyków Nordic Walkingu. Zapewnie organizatora jest tutaj 999, świadczy o tym też mój numer, który jest właśnie numerem 999. W imprezie wzięli udział mieszkańcy z całego regionu. Tylko ze Szczecina przyjechało 5 autobusów pełnych kijkarzy gotowych, by ruszyć śladem ścieżek Puszczy Wrzańskiej. Patronat nad marszem objął burmistrz Polic. Piosenki, wierszyki, kokardy narodowe to elementy lekcji w bibliotece przygotowanej dla przedszkolaków z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 10 kwietnia w Bibliotece Nowa w Policach odbyła się lekcja rozpoczynająca cykl spotkań dotyczących obchodów stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Chcemy, żeby dzieci ukształtowały sobie przez te spotkania poczucie patriotyzmu, kształtowały miłość do ojczyzny, żeby wiedziały, że są z dziada, pradziada Polakami. Każda dziewczynka to Polka, każdy chłopiec to Polak, więc naszą małą ojczyzną, którą są Police, to także jest nasz kraj, to także jest nasza mała ojczyzna, którą mamy kochać. W przedszkolu numer 8 wartości patriotyczne przekazywane są dzieciom przy różnych okazjach. Kształtowanie postaw narodowościowych może odbywać się poprzez zabawę. Możemy tutaj mówić chociażby o organizowanych wyjściach takich jak to dzisiejsze, poprzez wycieczki krajoznawcze, gdzie dzieci poznają swój najbliższy tutaj rejon, wszystkie architektoniczne atrakcje turystyczne, przyrodnicze. My tutaj dzisiaj jesteśmy z dziećmi najstarszymi, które mają najwięcej takich działań. Maluszki swoje działania mają w przedszkolu, tutaj w najbliższym takim naszym terenie. Dzieci spacerują, poznają najbliższą okolicę, uczestniczą w różnych zabawach, które rozwijają takie najbliższe wiadomości tutaj o naszym terenie. Prace plastyczne wykonują. W czasie lekcji w bibliotece dzieci układały mapę Polski, którą otrzymały w formie pociętych elementów. Śpiewały piosenki i mówiły wierszyki o ojczyźnie. Jest na mapie mała kropka, ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. Jak ciekawie i wysoko w moim świecie naokoło. Lekcje przygotowały bibliotekarki Katarzyna Ługiewicz i Maria Chmielewska. Podczas zajęć dzieci wysłuchały wielu ciekawych opowieści o kraju, trudnej drodze do wolności i bohaterach, którzy oddali życie, byśmy mogli żyć w niepodległym kraju. Najbardziej podoba mi się układanka. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku i mieszkamy w Policach. Podobał mi się wiersz, który koleżanka powiedziała. Pod okiem pań dzieci wykonywały kokardy narodowe, mylnie nazywane kotylionami. Kotylion to ozdoba przypinana koniowi po wygranym wyścigu. Własnoręcznie wykonane kokardy dodały zabawie niepodległościowego charakteru. To był ostatni dzisiaj materiał. Ja zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.